Proszę Państwa, kontynuujemy obrady. Oddaję głos panu radcy prawnemu, panu Marcinowi Łopacińskiemu. Przedmiotem tutaj dziennik ustaw, który otrzymałem od pana radnego Wiatra, dotyczy ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o finansach publicznych. Zawieram tutaj wybrane artykuły, natomiast nie zawiera on całej ustawy. I tutaj chciałbym wskazać Państwu na treść artykułu 37 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że w terminie do 31 maja każdego roku w ramach sprawozdawczości gminy, tutaj mówimy o pani wójt, jest zobowiązana do wskazania wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w okresie w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty, jeżeli chodzi o kwoty, które przewyższały łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Czyli to rozwiązanie, o którym pan mówi, jest w ustawie i wynika bezpośrednio z niej w ramach sprawozdawczości organu gminy. Czy satysfakcjonuje państwa odpowiedź? Proszę państwa, czy Piotr coś? Mam pytanie, dziękuję za odpowiedź. Mam wreszcie uprzedzone całe ustawę, także może ją wymożeć. Tam ja przeglądałem, nie ma tego artykułu, który pan przeczytał. Mam pytanie jeszcze jedno. Czy ten zapis ze starej uchwały Rady Gminy koliduje w jakiś sposób z uchwałą, ustawą? No generalnie obowiązuje taka zasada, że jeżeli pewne rozwiązania wynikają z przepisów, no bezwzględnie obowiązujących z ustaw, to nie ma wtedy potrzeby, żeby pewne rozwiązania dublować w aktach jakby niższej rangi, w tym wypadku uchwała kraju. Jeżeli taki zapis by był w uchwale, czy to jest niezgodne z prawem? Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy.
wstrzymujący. Teraz ta uchwała zostanie, projekt uchwały został wprowadzony. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Zgodnie z Państwa oczekiwaniem wspólne posiedzenie komisji 15. Proszę Państwa o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia woli przekazania składki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka. Rybacka uchwała intencyjna, którą Państwo podjęliście. Mówiąc o zgodnie z uchwałą uchwały zebrania Lokalnej Grupy Rybackiej o wkładzie składki członkowskiej w wysokości 121 tysięcy. Składka ta ma być w roku ma być prowadzony. Może być podjęta uchwała przez Państwa o połowie tej kwoty kwoty na przyszłym roku. Panie wójcie, my tej uchwały nie mamy, przynajmniej ja jej nie mam. Nie została mi dostarczona ani elektronicznie, ani pisemnie. Dobrze, to pozwólcie, że ja w takim razie ją przeczytam, zapoznam Was z projektem uchwały. Uchwała Rady 15 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia woli przekazania składki dla Stowarzyszenia Lokalnej Lokalnej Grupy Rybackiej Rybacka Brać Mierzyli. Ale my znamy całą otoczkę tego. To jest kwestia tylko Rada Gminy uchwala, co następuje. Wyraża się wolę przekazania środków finansowych w postaci składki członkowskiej w wysokości 121 tysięcy złotych. Dwa, składka, o której mowa, opłacona zostanie w dwóch jednakowych ratach. Pierwsza w 2013, druga do 30 kwietnia 2014. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stegna. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wydaje mi się, że tutaj wszystko jasne, tylko zapisane w uchwale. No dobrze, proszę Państwa, to w takim razie uzasadnieniem jest w związku z tą trudną sytuacją finansową stowarzyszenia. Dużo na ten temat rozmawialiśmy, prezes nam wytłumaczył całość, a więc podjęcie jakiejkolwiek przyznanej decyzji będzie, wydaje mi się, że ma podstawową wiedzę na ten temat. Bardzo proszę, panie sołtysie, w tej sprawie. Szanowni Państwo, ja tutaj za dużego głosu na pewno na Państwa decyzję mieć nie będę. Na pewno nie będę. To Państwo decydujecie o tym, czy Państwo przekazujecie pieniądze na LGR, czy nie. Ale muszę Państwu tutaj powiedzieć, że ja osobiście uważam podjęcie tej uchwały za bardzo zasadne. W związku z tym, że z funduszy tutaj lokalnej grupy rybackiej korzystają mieszkańcy naszej gminy. Muszę Państwu również powiedzieć, że dwa tygodnie temu było rozstrzygnięcie konkursu i rozdawanie tutaj pieniążków z lokalnej grupy rybackiej na różne wnioski i projekty. Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Szansę, Kanada Kosada złożyło wniosek i otrzymało z lokalnej grupy rybackiej dofinansowanie w kwocie 17 tysięcy złotych na stworzenie siłowni na powietrzu. I stworzenie takiego zakątka dla wędkarzy, będzie to siłownia na powietrzu, będzie to piec chlebowy i wędzarki. Także ja uważam, że warto przynależeć i warto w lokalną grupę rybacką inwestować, pociągniemy z tego po prostu profity. Dziękuję bardzo. Tak właśnie było ustalone wcześniej. Dziękuję bardzo. Ja, panie Wiczanowski, bardzo pana dobrze rozumiem i jestem jak najbardziej za tą składką, tylko nie w tej formie. Dobrze, że pan tej uchwały nie przyniósł na nas. Dziękuję bardzo. Ja nie przyniosłem, nie zamierzam, bo powiedziałem, że mój głos... Dobrze, bardzo proszę. Bardzo proszę, kto jest za wprowadzeniem tej uchwały w sprawie wyrażenia woli przekazania składki dla Stowarzyszenia LGR-u Rybacka Brać Mierzyli. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie przeszło. Wydaje mi się, że powinniśmy za
zacząć w tradycji naszych sesji wprowadzać zasadę głosowania imiennego na wniosek, oczywiście, ponieważ żeby wiedzieli mieszkańcy, jak głosowali ich radni, tak bardzo ważna sprawa. I kiedyś dochodziliśmy, to okazuje się, że jest to prawne poprzez głosowanie, czy wyrażą zgodę państwa na takie imienne głosowanie. I chyba warto byłoby do tego wrócić, ponieważ tak ważna sprawa, wtedy bardziej, że wyraziliśmy zgodę wcześniej. Wszystkie gminy także wyraziły zgodę. Dla mnie to jest po prostu wstyd. I to jest budżet jeszcze przy tym, wiecie o tym państwo. Dobrze. Czy jeszcze coś państwo? Przechodzę do odczytania porządku obrad. Pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Dwa, wybór sekretarza obrad. Trzy, zatwierdzenie porządku obrad. Cztery, interpelacje i zapytania radnych. Pięć, informacje wójta o pracy w okresie między sesjami. Sześć, informacja w zakresie siłowego utrzymania dróg gminy Sterna w sezonie zimowym 2013-2014. 7. Podjęcie uchwały sprawy. 7.1. Zmian budżetu gminy Sterna na rok 2013. 7.2. Zmiany uchwały nr 28/259/2012 Rady Gminy Sterna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sterna na lata 2013-2025. 7.3. Uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych na lata 2014-2018. 7.4. Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025. 7.5. Uchwalenia budżetu gminy Sterna na rok 2014. 7.6. Ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w roku 2013 nie wykazają z upływem roku budżetowego. 7.7. Ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w gminie Sterna. 7.8. Wyrażenia zgody na nabycie udziału wynoszącego 1/3 w działce gruntu nr 331/1 położone w miejscowości Sterna stanowiącej ulicę Bursztynową. 7.9. Wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości działki gruntu nr 180/3 położonej w miejscowości Przemysła. 7.10. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Noszyno. 7.11. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przydrażowej wsi Stegna. 7.12. Zatwierdzenia planu komisji rewizyjnej na 2014 rok. 8. punkt. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 9. Wolne wnioski i informacje. Kto jest za przyjęciem tego porządku obrad? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do 4. punktu. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę o zabieranie głosu. Bardzo proszę, pan Wiesław Matusak. Chciałbym zapytać panią wójt, czy w budżecie są zaplanowane pieniążki na lat z radiem. Powiem, że pan radny również złożył wniosek dotyczący jak gdyby odsunięcia tej imprezy. No Gosiu, mam prośbę zdjęcia, nie pani włączy. Pani wójt, ja tutaj złożyłem zapytanie, ale chcę pokazać państwu, jak
wyglądają niektóre. Chodzi mi o płyty betonowe na targowisku, które zostały wywiezione do innych gmin. Chodzi mi o to, że gminne drogi w Stegnie z tych płyt mogłyby być niejedne, utwardzone. I mógłby powiedzieć każdy z tej miejscowości, że takich dróg mamy pełno. Ale tutaj za chwileczkę zobaczymy teren przedszkola w Stegnie i parkingu. Te płyty by były idealne w tym miejscu. I w związku z tym mam zapytanie do rządu płyty betonowych w Stegnie. Szanowna Pani Wójt, składam zapytanie do rządu losu płyt betonowych i dróg, które zostały zdemontowane na targowisku w Stegnie. Interesuje mnie ilość płyt, inwentaryzacja oraz ile została pomniejszona kwota wycenionych płyt w umowie na wykonanie nowej inwestycji i budowę targowiska w Stegnie. W moim przekonaniu liczba płyt była bardzo duża. Myślę, że płyty mogłyby być wykorzystane do utwardzenia jednej drogi gminnej, a w Stegnie bardzo przydałyby się na terenie przedszkola jako utwardzenie parkingu i dojścia od ulicy Sikorskiej. Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś pytania? Panie Wójcie, mam dwa pytania. Czy jest taka możliwość, jeżeli mieszkańcy ulicy Grunwaldzkiej w Stegnie wyrażą zgodę na osadzenie słupów na ich posesjach, czy jest taka możliwość, żeby tam można było chociaż przynajmniej dwie do trzech lamp zamontować? Ponieważ ulica Grunwaldzka sąsiaduje z lasem, jest bardzo ciemno i niebezpiecznie. I drugie pytanie, czy jeszcze przed zimą jest taka możliwość, żeby szczególnie zależy mi, to znaczy zauważyłam tam, jak się jedzie na stadion, a więc ogólna sportowa, żeby wyrównać lub załatać te dziury przed okresem jeszcze zimowym, ponieważ to jest jedyne dojście, tam nie ma pełników i do tego jest niebezpieczeństwo, że można uszkodzić samochód. To dwa pytania, Pani Wójt. Dobrze. Czy jeszcze są jakieś pytania? Proszę Państwa, przechodzimy do piątego punktu. Informacje wójta o pracy w okresie między sesjami. Proszę bardzo, Pani Wójt. Oraz przedstawicielem gminy Szczytowo uruchomienia przodu do gminy Stajna i Szczytowo
i udział w posiedzeniu Komitetu Skarżącego na Żuławce. Czy są pytania do tych informacji? Panie Burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć coś więcej na temat umowy z Energą. Na ile lat jest umowa, czy jest korzystna i... Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, może ja udzielę informacji, bo ja mam również udział w tym spotkaniu. Umowa jeszcze nie została podpisana, jest przekazany tekst. Na razie obowiązuje do końca roku stara umowa. W tej chwili nowe warunki wynegocjonowane umożliwiają nam obniżenie ceny energii elektrycznej, zarówno w kraju świetnie, jak i w porównaniu do tej, która była dotychczas. Oraz jest cena za konserwację tego punktu świetnego też jest minimalnie, bo było 16-15, w tej chwili jest równo 16, więc też jest obniżona. I będzie obniżona, przepraszam, bo umowa będzie podpisana z obowiązującym okresem od 1 stycznia. Termin obowiązania umowy będzie tylko na rok 2014, czyli rok. Nie chcieliśmy więc na dłuższy okres podpisywać umowy z uwagi na to, że w tej chwili praktycznie z roku na rok spadają ceny energii elektrycznej, więc chcieliśmy się wiązać sztywną ceną na dłuższy okres. Idealnym rozwiązaniem byłobyśmy, my jako gmina, byli właścicielem tych urządzeń. Gdyby był taki przypadek, moglibyśmy oddać usługę dostarczania energii i konserwacji oświetlenia w przetargu, na przykład łącznie z innymi gminami, bo jeszcze większe zyski uzyskać. Bo wiadomo, jeżeli w przetargu bierze udział kilkadziesiąt samorządów i dostawa energetyczna idzie no, w bardzo dużych ilościach, zawsze dostawca jest skłonny do negocjacji jeszcze niższy ten. Ale uważam, że to, co udało nam się wynegocjować, jest bardzo korzystne dla nas. No, ceny są niższe od ubiegłego roku. Chciałbym zaznaczyć, że również poprzednia umowa, która była na dwa lata, dwa ostatnie lata, czyli 12-13, tam również po pierwszym okresie, po pierwszym roku obowiązania umowy wprowadziliśmy aneksję zniżkę cen energii elektrycznej. Także staramy się dbać o ten budżet gminy i tam, gdzie to jest możliwe, obniżać koszty. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panowie? Proszę Państwa, przechodzimy do 6 punktu. Informacja w zakresie zimowego utrzymania dróg gminy Stajna w sezonie zimowym 2013-2014. Czy są jakieś pytania? Informacja w eksponacie Śluka została przygotowana w taki sposób, że w przypadku wystąpienia znacznych utrudnień na drogach spowodowanych zimowymi warunkami atmosferycznymi dla wszystkich kategorii dróg publicznych, można korzystać tutaj z tej informacji, ponieważ są podane numery telefonu. Osoby odpowiedzialne za drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, a także dokonano także podziału terenu gminy Stegna na rejony działania i w zakresie odświeżania i likwidowania śliskości. Myślę, że informacja jest na tyle czytelna, że pomoże ona nam w okresie zimowym. Bardzo proszę, Pani Wójt. Dziękuję. Chcę zwrócić Państwu uwagę też, że takie obszary, które zostały zaproponowane przy zimowym odświeżaniu, one są powielane, znaczy te obszary są powielane, bo oczywiście konkurs ofert jest zawsze co roku opisany. Przy uzgodnieniu z Państwem sołtysami i mieszkańcami. Także to funkcjonuje od teraz trzecią zimę. Uważam, że funkcjonuje dobrze. Tutaj Państwo sołtysi współpracują z osobami, które są zatrudnione na odśnieżenie. Myślę, że rzeczywiście niewielkie kwoty udało nam się też tutaj wynegocjować i nie było problemu z tym, żeby dość szybko służby reagowały, kiedy jest taka potrzeba. Też ta informacja jest u nas na stronie internetowej. Znajduje się ona też w informatorze gminnym, więc z telefonami można z nich korzystać. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę Państwa, przechodzimy do 7 punktu. Podjęcie uchwał w sprawie. Pierwszą uchwałą jest zmian budżetu gminy
pewną w rok 2013. Jednak musimy najpierw przegłosować zmiany. Pozwolicie Państwo, że odczytam te zmiany. Zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok. Tam jest wzrost ogólnej kwoty dochodów i wydatków o kwotę 24 370 zł, wynikającą z wprowadzenia do budżetu zarządzeniem wójta nr 121/2013 z dnia 9 grudnia po niższym zmniejszeń oraz zwiększeń. Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 22 tysięcy zł z tytułu wpływu dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2530 zł z tytułu wpływu dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych. Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 160 zł z tytułu zmniejszenia dotacji przeznaczonej na wypłatę składki zdrowotnej od zasiłków stałych. Czy jeszcze chcielibyście się panią skarbnik zapytać coś w kwestii tych zmian? Bardzo proszę. To może nie w kwestii, a do pani przewodniczącej zwracam z prośbą. Zgodnie z artykułem 34 ustawy o finansach publicznych z punktem 10. Podejmowanie w głosowaniu jawnym i imiennym uchwał organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego dotyczących gospodarowania środkami publicznymi. Proszę panią przewodniczącą, aby zarządzić, żeby w głosowaniu było imienne. Ale ten na 2013? Środki publiczne. Wszystkie środki publiczne. Ale zaraz. Czy tylko chodzi o to głosowanie, czy we wszystkich głosowaniach imiennych? Pani przewodnicząca, to jest ustawa, która mówi o środkach publicznych. Czyli mówię o wszystkich środkach. Jeżeli mamy zmiany w budżecie, to są środki publiczne. Mówimy o uchwale budżetowej, środki publiczne. Środki publiczne, tu jest też artykuł, co to są, można sobie odczytać. Także bardzo bym prosił zgodnie z ustawą o imię. Bardzo proszę. Proszę Państwa, ja zgłaszam przerwę techniczną. Czy zgadzacie się około 5 minut, bo ja musiałabym się zapoznać z tym, z tym zapisem. Kto jest za tym, abyśmy zrobili przerwę 5-minutową? Bardzo proszę. Dziękuję.